Siemka. Witam wszystkich oglądających mój kanał. Dzisiaj trochę rzeczy takich z zlotów. Opowiem, co było i jak. Bo byłem właśnie na zlocie w Drohiczyn, Grodzisko, Siemiatycze. Bardzo fajnie zorganizowany zlot. Co prawda droga przez to Grodzisko nie była zbyt ciekawa, bo tam się bardzo się trzęsło, no bardzo dużo dziur, łatka na łatce dosłownie, trzeba było bardzo uważać, żeby nie załatwić sobie opony. I właśnie poruszę tu jeden temat, do tych motocyklistów, co jechali właśnie przez to Grodzisko, Siemiatycze i tak dalej. Widać, że niektórzy z Was wygrali, czy dostali, czy tam wysrali te prawo jazdy w Lejsach, czy w innym konkursie, bo jadę starym motocyklem, hamulce bym nowy, mam świadomość, że mam słabe hamulce. Specjalnie zwalniam, robię duży dystans między motocyklami po to, żeby w razie gwałtownego zahamowania przez tych, co mają tarczówki i tak dalej, ja zdążył wyhamować. Nie kurwa to jeden za drugim i przed nos. No już jechałem, kurwa, klnęłem, bo mnie chuj strzelał normalnie jasny, kurwa. Jak można być takim skurwysynem, kurwa? I specjalnie zwalniam, schamowuję znowu i a piać, kurwa, następny wjeżdża, a piać, następny wjeżdża mi przed nos. No kurwa, tak mi ciśnienie to ten... Później żałowałem, że pojechałem, było mi trzeba jechać prosto na Siemiatycze, kurwa, i tam nie jechać przez to Grodzisko z tymi pacanami, bo to normalnie, kurwa, nie wiem, niby motocykliści, niby tego, kurwa, bez mózgu. Widzisz, że specjalnie schamowuję, że zwalniam, żeby zostawić odstęp, jedź, kurwa, za mną spokojnie. Czy z boku jej, też całą szerokością jezdni jechaliśmy. Nie, kurwa, jeb mi przed nos. No tak mi ciśnienie to podniosło, że ja pierdolę. I tylko tak, rozpędzę trochę gabrychę. Już taką prędkością, że mogę trójkę zapiąć, żeby było jej lżej. Już, kurwa, muszę redukować, już hamować znowu dwójka. I znowu. Ja, kurwa, tam w ciągu tego przejazdu to może 40 razy, kurwa, bieg redukowałem, albo 50, kurwa, żeby jechać. No szlak mi trafił, no ale chuj z tym, dopomnijmy ten temat tego, bo to kurwa tylko ciśnienie mi podnosi. O. Tam na miejscu już w Siemiatyczach bardzo fajnie zorganizowane, dużo miejsca do zaparkowania, nie było problemu. Poczęstunek był, kiełbaska, jakaś tam zupka była do tego, to było wszystko też w ramach jakiegoś tam gratisu. Kalendarze rozdawali z muzeum tego z Drohiczyna. Tamten właściciel tego muzeum chyba całego rozdawał te kalendarze. Dostałem blachę za darmo, dostałem naklejki za darmo, także bardzo fajnie zorganizowane Siemiatycze. Polecam Siemiatycze, bardzo super fajny zlot. Ciekawy i super, kulturka, naprawdę bardzo fajnie było. Gabrycha spisała się na medal, zajechała, przyjechała bez żadnego tam pierdnięcia, jak ja to mówię. Przy tej masie, co ja mam i przy tych 6 tam i pół konia, może niech tam 7, niech tam będzie i te 6,5, to jest zajebiście, naprawdę dobrze się spisuje. Jedynie z gaźnikiem mam, kurwa, już problem i to już on już mi zaczynał już mi boleć już wcześniej w tamtym roku, on już mi w chuja palił. Mam takie możliwości, że zapalę ją i ona robi tak, jakby była zalana, dum, i chuj, możesz trzymać gaz do manetkę do końca, ona będzie dum, i nie wchodzi na obroty. Zgaszę ją, zapalę jeszcze raz i normalnie, kurwa, już wtedy pomału już, tylko też nie można do końca gazu dawać, tylko pomalutku, albo rozepchnąć ją na jedynce, to wtedy od razu pojedzie. Nie wiem, czy zalewa ją, kurwa, czy co jej się dzieje, czy nie wiem, za mało powietrza, ale później zapierdala jak wariatka już, jak się normalnie już rozkroz. I to nie za każdym razem się dzieje. A to gaźnika wina, to już ewidentnie gaźnika wina. Także to ja sobie dojdę. O. Na warsztacie teraz mam blachę. Pozdrawiam tego człowieka, którego kupiłem blachę, bo blacha jest tytuś pizdeczka. Ani jednego spawu, wszystko w oryginale wypiaskowana, wygląda the best, pomalowałem ją teraz podkładem, czekam, żeby wyschło. Później pomaluję ją na mat. O kurde, zapomniałem jednej rzeczy zamówić jeszcze. Zamówiłem odlewaną gąbkę, zamówiłem pokrowiec, listwę jakąś tam jeszcze u siebie wynajdę z jedną. Także zrobię takie siedzenie czy coś pizdeczka, jeszcze odbójniki. Odbójniki do te, które siadają na ramię. Nie zamówiłem tych odbójników. Zapomniałem o nich. Ale to. W każdej chwili można założyć, to nie jest problem. O,
żaden problem to zrobić. Także coś tam trochę na warsztacie ruszyłem, ale jest gorąco, także pijdzieć. Jeszcze w warsztacie u mnie w piwnicy to jest jeszcze znośnie, ale coś na podwórku robić. Jak ja patrzę, jak ludzie robią, pracują na ulicach, przy tych trawach, przy tym wszystkim, no to ja im współczuję serdecznie. Naprawdę im współczuję serdecznie. I to oni nie są ubrani w krótkich spodenkach, krótkiej koszulce, tylko normalnie w długim, no bo wiadomo, bo słońce popali, wszystko to pijdzieć będzie, kurwa. O, także takie rzeczy. O. Przepraszam, że to ziewanie, ale dzisiaj tak mam takiego, kurde, ziewaka. Także tutaj to, to jest, teraz trochę przyjebali z tym zlotem, ten usasz cały, ten klub usasz, bo to kurwa było już tutaj zaplanowane, my tu z kolegami już pozaplanowywaliśmy, że 26 jedziemy,